Na nagraniu widzimy, jak kierowca czarnego busa z impetem uderza w samochód osobowy. Siła jest tak duża, że aż bus popchnął samochód. Autor filmu zbliża się do przejścia dla pieszych i jest zmuszony do gwałtownego hamowania z powodu nagłego wtargnięcia pieszej, która nie upewniła się, czy może przejść na pasy. Definicja wtargnięcia pieszego na jezdnię wynika z artykułu 14 ustawy 1 punkt 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym. Za złamanie tego artykułu można dostać mandat 200 zł. Autorowi nagrania, który porusza się na wprost, zajeżdża drogę kierowca białego busa, który wyjeżdża z lewej strony. Niewiele brakowało, a doszłoby do zderzenia. Na nagraniu widzimy, jak kierowca czerwonego samochodu podczas opuszczania ronda z niewiadomo jakiej przyczyny wjeżdża na krawężnik. Co kierowca miał w głowie, tego nie wiem, ale wiem, że jeśli zostawisz teraz subskrypcję, to nigdy nie przytrafi ci się taka sytuacja. Na nagraniu widzimy, jak kierowca Opla wyprzedza samochód przez wysepkę na drodze i podwójną ciągłą. Nagrywający podczas okrążania ronda uderza w srebrny samochód, który wymusił pierwszeństwo, wyjeżdżając bezpośrednio przed autora filmu. Wina oczywiście leży po stronie kierowcy Forda, który wymusił pierwszeństwo, jednak zastanawia mnie to, dlaczego autor nagrania nie zaczął hamować, a zamiast hamulca użył klaksona. Moim zdaniem sytuacji dało się uniknąć, a wy jak uważacie? Możecie napisać w komentarzu. Nagranie przedstawia bezmyślne zachowanie kierowcy, który wyprzedza na przejściu na pasach, omijając wysepkę i wjeżdżając na przeciwny pas ruchu. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 1500 zł. Na filmie widać kierowcę, który z dużą prędkością na łuku wpadł w poślizg. Na szczęście kierowca opanował auto, jednak czy z autem nic się nie stało, tego możemy się tylko domyślać. Kierujący Oplem Astra wymusza pierwszeństwo na rondzie, doprowadzając do kolizji z autorem nagrania. Po wezwaniu policji wymuszający został ukarany mandatem i bardzo dobrze. Przerażające nagranie, na którym nagrywający poruszając się drogą omal nie zderza się czołowo z samochodem, który w ostatniej chwili odbije na swój pas, spychając innego kierowcę. Miejmy nadzieję, że nagranie zostało przekazane w odpowiednie miejsce. Kierowca czerwonego Peugeota, próbując bezpiecznie wyprzedzić grupę ludzi idących poboczem, zjeżdża za blisko środka drogi i dochodzi do kolizji. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nie wie jednak, że wszystko zostało nagrane i konsekwencje na pewno go nie ominą. Oj Jezu, ale myślałem. Jest coś zrobił tam. Pojechał czy zatrzymał się? Nie, pojechał. Znaczy, jego to była wina, bo on nie miał prawa wyprzedzać. Sytuacja, w którą ciężko uwierzyć. Autor nagrania zarejestrował zdarzenie na autostradzie, na której to mężczyzna zbiera ubrania na środku drogi między pasami. Mężczyzna, który to robił, ryzykował życie nie tylko swoje, ale również innych uczestników ruchu. Film przedstawia wypadek na skrzyżowaniu. Samochód przejeżdża na czerwonym świetle i wjeżdża pod tramwaj. Za przejazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł, ale w tym momencie podejrzewam, że to nie będzie jego największe zmartwienie. Nagranie niczym z filmu akcji przedstawia pościg policji za nietrzeźwym kierowcą samochodu osobowego, który wielokrotnie zostaje spychany przez policjantów. Ostatecznie zostaje złapany. Miejmy nadzieję, że trafi tam, gdzie jego miejsce. Na nagraniu kierowca czarnego Nissana najpierw jedzie sobie chodnikiem, a do wjazdu na jezdnię używa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Nie patrzy wokół siebie i w lusterka, co skutkuje uderzeniem go przez autora filmu. To bardzo dobra nauczka dla kierowcy Nissana. Następnym razem na pewno się rozglądnie. Mimo wszystko dobrze, że nic mu się nie stało. Na filmie doszło do zderzenia trzech samochodów ciężarowych. Bardzo dziwna sytuacja, w której nie wiadomo, dlaczego jeden z kierowców wjechał pod prąd. Na autostradzie doszło do zderzenia, co możemy zobaczyć na tylnej kamerze, w którym to samochód jadący za autorem filmu uderza w auto stojące na lewym pasie. Niestety, to są właśnie skutki braku pasa awaryjnego na tego typu drogach. Oto przykład wymuszenia pierwszeństwa zakończonego kolizją. Pamiętajcie, moi drodzy, lepiej poczekać trochę dłużej niż ryzykować. 18-latka jadąca z naprzeciwka zignorowała znak stop i zderzyła się z samochodem jadącym z lewej strony. Znak stop powstał po to, aby się zatrzymać i tu jest przykład, dlaczego nie powinno się łamać tej zasady, pomijając już fakt, że grozi za to mandat 300 zł i 6 punktów karnych.
Samochód dostawczy wyjeżdżający z lewej strony pędzi i nie zważa na to, że zaraz może uderzyć w ciężarówkę. Tylko opanowanie kierowcy tira stojącego na skrzyżowaniu nie doprowadziło do kolizji. Kierowca dostawczaka miał najprawdopodobniej uszkodzone hamulce. Świetna lekcja pokory dla cwaniaka drogowego. Z powodu remontu drogi jest chwilowa sygnalizacja świetlna, gdy nagrywający ma zielone światło rusza, a na środku drogi spotyka się z kierowcą, który miał wtedy czerwony, a mimo to przejechał, co zmusza go do wycofania się. Dodatkowo widać, że jazda tyłem nie jest jego najmocniejszą stroną. Autor nagrania, poruszając się autostradą, zauważa pieszego spacerującego na autostradzie, w dodatku bez koszulki. Ciekawe, dokąd zmierzał. Spierdaj stąd! Nagranie z monitoringu, na którym kierowca podczas skrętu uderza w znak, po czym ucieka z miejsca zdarzenia. Na filmie widzimy późny wieczór, przez co widoczność na drodze jest niska, lecz kierowca postanawia wyprzedzić kilka samochodów, idąc na czołowe zderzenie z kierowcą z naprzeciwka. Na szczęście kierowca, którego wyprzedził, widzi całą sytuację i pomaga mu wrócić na swój pas. Na nagraniu w późny wieczór nagrywający, poruszając się ruchliwą drogą, zauważa mężczyznę spacerującego na środku drogi, który nie dość, że nie był nawet w pobliżu pasów, to jeszcze nie miał odblasków i był ledwo widoczny. Na drodze krajowej numer 17 kierujący samochodem marki Kia zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z tirem. Szybka reakcja kierowcy ciężarówki spowodowała, że uderzył on tylko w bok, dzięki czemu udało się uniknąć tragedii i na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Nagrywający jedzie spokojnie po autostradzie, gdy nagle wyprzedza go z prawej strony przez pas awaryjny złote BMW, które porusza się z nadmierną prędkością. Druga podobna sytuacja w tym filmie, a mianowicie kierowca czerwonego Opla przejeżdża na czerwonym świetle podczas remontu drogi. Nieświadomy nagrywający jedzie sobie na zielonym, aż nagle kierowcy się spotykają, co zmusza cwaniaczka, który do ostatniej chwili myślał, że kierowca mu popuści, ustąpienia kawałka drogi do cofania. Pięknie się na to patrzy. Na nagraniu kierowca srebrnego samochodu chce zmienić pas i w tym momencie wpada w poślizg, ale wygląda to co najmniej jakby zostało opętane przez diabła. Samochód obraca się na drodze, na szczęście nie doszło do kolizji. Jak myślicie, co mogło być przyczyną takiego zachowania? Samochody stoją na skrzyżowaniu z powodu czerwonej sygnalizacji. Kierowca motocyklu zbliża się do kierowcy Audi, a ten rusza na czerwonym świetle. Pewnie duma nie pozwoliła mu na to, by dać się wyprzedzić jakiemuś tam motocyklowi. Na filmie widzimy, jak kierowca wycofuje z miejsca parkingowego i zostaje uderzony w bok przez autobus jadący prosto. Nie podjął nawet próby hamowania. Może bał się, że jakiś pasażer wyleci przez okno. A jeżeli interesuje Cię polska polityka, a ostatnio naprawdę sporo się w niej dzieje, zapraszam na nasz zaprzyjaźniony kanał, gdzie będziecie dostawać dokładne, rzetelne i bezstronne newsy polityczne ostatnich dni zebrane w jeden film. Będę mega wdzięczny, jeśli zostawisz tam subskrypcję i uda nam się ich dobić chociaż 50. Kliknij teraz w odnośnik do najnowszego filmu lub kanału.